Witajcie, moi drodzy. Widzicie dzisiaj datę? Dziś jest 31 października, czyli coroczny Halloween, moje ulubione święto. Znacie może Mario, tego hydraulika, który jest bardzo czczony przez Nintendo i fanów Nintendo, że jest on niezawodną platformówką, że nie ma żadnych wad? To właśnie dzisiaj zagramy sobie w jedną z mroczniejszych gier tego hydraulika, która jest zaginioną grą przez Nintendo. Będzie to gra I Hate You. Dokładnie tak. Dodatkowo pomoże mi jeszcze mój bardzo dobry znajomy, żeby was wprowadzić trochę w klimat. Przeczyta on wam creepypastę, którą pokrótce streści, a wtedy przejdziemy do gameplayu. Będzie to jeden z najdłuższych odcinków halloweenowego let's playa w dziejach historii mojego kanału. Mogę wam to zapewnić. Zatem S-Line, scena jest twoja. Nienawidzę cię. To nie jest jedna z tych historii o nawiedzonych mediach. Uznałem, że muszę się z wami nią podzielić. Nie. To nie jest o nawiedzonej grze lub o grze dokonującej czegoś niemożliwego, albo robiącej coś, czego robić nie powinna. Ta historia nie opowiada o błędzie albo o ukrytym satanistycznym przekazie. Po całej tej historii zadzwoniłem do Nintendo Headquarters, by tylko usłyszeć odpowiedzi, które nie wyjaśniały za dużo. Chcieli coś ukryć. Ta opowieść jest o elemencie gry, którego chyba nikt inny oprócz mnie nie odblokował. To jest to. Bez duchów. Bez konspiracji. Tylko sekret, który gracze mieli odnaleźć, lecz nigdy tego nie zrobili. To coś mogło zmienić dzieciństwa całych pokoleń, a wszystko było zawarte w kultowej grze firmy posiadającej miliony, jak nie miliardy dolarów. Myślę, że to wszystko było nieodkrytym, alternatywnym zakończeniem gry Super Mario World na Super Nintendo. W 1996 roku dostałem mój pierwszy komputer jako prezent urodzinowy. Używałem wcześniej komputerów, ale zawsze u kolegi lub w szkole. Był on moją własnością, tylko mój. Przeszukiwałem toporną, prehistoryczną sieć z wielkim zapałem. Ściągałem mnóstwo filmów, a nawet je drukowałem. Co nie miało w ogóle sensu. Piraciłem media jak szaleniec. Muzykę, gry, cokolwiek. Tak właśnie poznałem Super Mario World. Jako dziecko nie miałem SNESa, więc to wszystko było dla mnie nowością. Ściągałem tony gier na SNESa, razem z emulatorem. Ale Mario World był moim faworytem. Przez ponad dekadę ten sam Room Mario World był moim zabójcą czasu. Przechodziłem grę mnóstwo razy, wygrywając coraz szybciej i szybciej, póki nie zacząłem eksplorować wszystkich światów bez żadnego celu. Kody Game Genie pomagały bezgranicznie. Mogłem wyłączać czas i dodawać sobie życia, grać w ten sam poziom przez ponad godzinę, czekając na pobieranie lub jakieś nudne zdarzenia. Na pewno pokonałem grę tysiące razy. Było coś przyjemnego w tej męczącej, denerwującej, ale dobrowolnej rutynie. Wszystko jednak skończyło się po tym, gdy spotkałem Blind Bull. Jeśli ktoś nie wie, kto to jest, zapraszam do wujka Google, bo mi się nie chce o tym gadać. Serio. Także wpiszcie sobie Ślepy Bull, Super Mario do wujka Google i będzie po sprawie. A ja lecę dalej. Albo dobra, opowiem wam tak. Blind Bull, bo tak się będę do niego odnosił, unosił się ponad sekretnym wejściem z poziomu Sunken Ship, czyli zatopiony statek w późniejszej części gry. Nazywam go Ślepym,
ponieważ nie posiadał żadnych widocznych oczu. Było to jakby ktoś zrobił kiepski hakrum, ale wiedziałem po latach doświadczeń, że to była normalna gra. Blind Bull po prostu wisiał nad rurą wyjścia, blokując ją. Odwróciłem się do niego tyłem, ale nie chciał mnie ścigać. Jak to było możliwe? On nawet mnie nie zobaczył. Później zauważyłem coś innego, co było nie tak. Był to klucz i dziurka porzucona na górze ekranu. Tutaj użycie klucza było alternatywnym sposobem ukończenia poziomu i odkryciem sekretnej lokacji. Jednak wiedziałem, że ich tutaj nie powinno być. Przez moment myślałem, że tak naprawdę zepsułem Rooma przez nadużywanie. Po zrobieniu, powiedzmy, kurde, screenshota, w szczególności nie dla was, nie dla wszystkich fanów serii Mario Bros. Nie chciałem brać tego klucza, ale po pewnym namyśle w końcu stwierdziłem, dobra, wziąłem klucz i otworzyłem drzwi, zgadując, że gra się popsuje i wyrzuci mnie do menu. Jednak nie zrobiła tego, a otworzyła sekretną ścieżkę na mapie, która się nazywała Wir Wodny. Kurwa, kto wymyśla te nazwy? Dobra, Wir Wodny. Obok już przerażającej głowy jaskinio Bowsera. Kliknąłem prawą strzałkę, by wejść w ten wir. O Boże, nie! Tak naprawdę nie przeraziło mnie to zbytnio. Ponieważ jeśli kojarzysz większość tej gry, to wiesz, że jest tutaj miejsce zwane Gwiezdna Droga, gdzie są poziomy z podobnymi nazwami. Dalej dziwnymi, których nie rozumiem. Rzeczy rodzaju tubular, czyli rurowy i awesome, niesamowity oraz wiele innych głupich wyrazów i fraz. Większość lokacji miała nazwy w stylu Vanilla Forest One, czyli waniliowy las, albo Donut Mountains, pączkowe góry lub inne podobne. Jednak czymś, co mnie niepokoiło, była reakcja Mario. Zaskoczenie? Szok? A może strach? Wszedłem do poziomu. Jeszcze dziwniejszy był początek poziomu, bo wyglądał jak animacja wejścia do zamku. Mario podszedł do drzwi, spojrzał w górę, a później wszedł. Uznałem, że było to pod wodą, ponieważ co chwilę od sprajta wylatywały bąbelki powietrza. W środku zamku zacząłem mocniej wierzyć, iż to wszystko jakiś błąd. Nie było tu miejsca do skakania, nie było miejsca, by robić cokolwiek, oprócz biegania w lewo i w prawo. Musiałem poruszać się ciągle w prawo z 15-20 minut, po prostu trzymając B i biegnąc jak najszybciej. Po chwili natknąłem się na wiszące tam dwa ślepe bossy. Później ekran zaczął się roić od nich. Po prostu były tam, nic nie robiąc. Nie ścigały mnie, tak jak poprzedni Blind Bull, gdybym zrobił jakikolwiek dźwięk. Taki na przykład... Hej! Coś jak odgłos skoku Mario, czyli po prostu skok. Ruszyliby się choć trochę. Nagle zrobili tak, jakby usłyszeli Mario, ale nie mogli nic zrobić. Jednak coś skłoniło mnie, by zawrócić. Teraz wiedziałem, że ta mapa była zrobiona po to, żeby pomęczyć gracza. Nie dlatego, że Bleeding Bill, krwawiący Bill, obficie krwawił, ale dlatego, bo nie można było go uniknąć. Nie było nawet mowy, żebyś go ominął. Nie było, no chyba, że miałeś kody pod ręką. Tak jak ja. Włączyłem kod, nastała niezniszczalność. Pozwoliłem krwawiącemu Billowi mnie gonić. Bo czemu nie? Bym mógł lepiej się mu przyjrzeć. Stanąłem i wykończyłem go moją nietykalnością, by zobaczyć napis, którego nie było tu wcześniej. I hate you. Nienawidzę cię. To już trochę mnie przeraziło. Z innej strony to znaczyło, że ta mapa po coś musiała istnieć. Na pewno był to jakiś element fabuły. Coś nieodkrytego. Co to mogło znaczyć? Kto mnie nienawidził? Może to duchy? Kiedy jesteś w nawiedzonym zamku, który znalazłeś przez nawiedzony statek, krwawy napis z wiadomością nie jest taki niemożliwy. Zobaczyłem go znowu, gdy dotarłem do kilku olbrzymich duchów.
Ucieszyłem się, że ślepe duchy zniknęły, ale pojawiły się za to... Boże, jakie to jest głupie. Ale dobra. Pojawiły się te duże. Kto się tego spodziewał, co nie? Im dłużej się przyglądałem, tym dziwniej się czułem. Prawie empatycznie. Radość skończyła się, kiedy odwróciłem się tyłem do tych duchów i wydarzyło się to. Wielkie duchy z twarzami, jakich nigdy nie widziałem, zawsze były wściekłe, zdenerwowane, że napadłeś na ich nawiedzone domy po całych wyspach Super Mario World. Te były inne, wyglądały na niewyżyte. Zachłanne. Mogłem przejrzeć prosto przez ich gardła. A to było dziwne, gdyż zazwyczaj brakowało detali ich otworów. I tak, oczywiście, że też zwrócę uwagę na ten napis. Why won't you die? Czemu nie umrzesz? Nie wiem czemu. A powinienem? Kto pyta? Pozwoliłem wielkim duchom dotknąć mnie i umarły, dokładnie tak samo jak krwawiące bile. Nie zważałem na tą próbę przestraszenia gracza. Wiedziałem, że nietykalny znany, nietykalny, bez znaczenia czym, oni mogli mnie zaskoczyć. Po chwili biegania wzdłuż tego dziwnego, klaustrofobicznego tunelu, bez żadnych zdarzeń, dotarłem do pokoju z Exit Pipe. Rura wyjściowa. Przechodząc przez rurę na dół, dotarłem do pokoju wypełnionego wodą. Ta woda miała sens. Przecież to był zatopiony statek. Zostałem wynagrodzony za te kłopoty klockiem, który podał mi super grzybka. Mogłem to z łatwością uczynić za pomocą kodów, ale ten pomysł opuścił mnie przy tych dziwnych zdarzeniach, szczególnie obecny. Pierwszymi stworzeniami, które spotkałem w tej części, były tłomsy. Jeśli nie żyłeś pod kamieniem od lat 80., to powinieneś wiedzieć, że tłoms to kamienno-podobne stworzenia, które wiszą pod sufitami i zareagują, kiedykolwiek się do nich zbliżysz. Właściwie to cię zgniotą, zabiją, zrobią z ciebie placka, tak długo będą w ciebie nadupiać, aż nie zostanie z ciebie krwawa plama. Więc te tłomsy, ustawione w ciasnym rządku, spadały często i losowo, bez żadnych sygnałów lub jakiegokolwiek sensu logiki. Po prostu spadały, kiedy im się to podobało. Trzeba dodać, że te tłomsy były skuteczne. Spowalniany przez wodę, przechodziłem pod tymi stworami, upewniając się, że każdy mnie dotknął i zginął. Było ich tu około 30. Ich sposób zgniatania wszystkiego w koło i w koło bez przerwy sprawiał, że nienawidziłem ich z każdą chwilą. Co było dziwniejsze? Sprawiała, że Mario ślizgał się jak na lodowym poziomie. Gdy przeszedłem w końcu obok tych morderców, wpłynąłem do następnego pomieszczenia z kolcami na podłodze i suficie. Przepływanie. Bym nie nadział się na kolce. Było trudne. Ale że byłem niezniszczalny, nie przejmowałem się tym zbytnio. Unikałem ich bardziej dla zabawy niż zagrożenia. Jednak przestało to być zabawą bardzo szybko. Teraz byłem pewien, że coś się dzieje. Krwawa miazga, którą tłomsy rozwalały gdzie popadnie? To byli poprzedni Mario. Poprzednicy, którzy zginęli przy próbie przejścia tego poziomu. Fajnie. Poziom tak hardkorowy, że poprzednicy Mario, Mario wcześniejsi, po prostu umierali na jakichś żółtych, pierdolonych kolcach. Ale muszę przyznać, to był świetny pomysł, chociaż niezbyt przyjemny. Ktokolwiek wymyślił ten poziom, który zburzył czwartą ścianę i pokazał rozrzutne, bezlitosne zachowanie graczy w stosunku małego życia Mario. Ciała tylko lekko przesuwały się, falując w wodzie. To było genialne i nie mogłem uwierzyć, że może mogę być pierwszym, który to widzi. Wpadłem na pomysł. Po prostu. By każdy czytający mógł mniej więcej poczuć tą radość z tej sekretnej mapy. W szczególności te małe, dziwne aspekty. Ale. Bez pływania. Bez przepychania się lub skakania. Martwi Mario zaczęli lecieć do mnie jak torpedy. Ich twarze były niebieskie. Puste i martwe. Ale i tak poruszali się z niesamowitą prędkością. Wszyscy byli ustawieni pod różnymi kątami.
Działali w różne sposoby i płynęli w sposób, że nie pozostawiali mi miejsca, by przypłynąć. Płynęli w moim kierunku, wierzgając się i spadając, by spróbować dostać się do mnie jeszcze raz. Po prostu nie mogłem pozwolić, by mnie dotknęli. Ruszałem się szybciej i z większą zręcznością niż zwykle, nerwowo próbując utrzymać Mario wolnego od tych tonących ofiar, które naprawdę chciały go zabrać ze sobą. Kiedy w końcu udało mi się dostać do fioletowej rury wyjściowej, którą możecie sobie wyobrazić. Pewnie było ich za mną z 10, krzywiąc się, obracając i goniąc mnie. Wszedłem do tej rury jak najszybciej potrafiłem, dziękując, że zadziałała poprawnie i wyniosła Mario z tej sytuacji w jedno uderzenie serca. Korytarz, w którym się teraz znalazłem, na szczęście był pusty. Następny niebieski podwodny korytarz z niczym do ominięcia lub zabicia. Był nudny i przewidywalny, tak samo jak ta gra przez te lata, ale przywrócił znowu poczucie bezpieczeństwa. Na końcu korytarza spotkałem zwyczajną parę drzwi, która zwykle jest przed bossem. Obok drzwi leżał następny super grzyb. Narkoman. Pomyślicie pewnie, że Mario to narkoman. Wciąga grzyby, żeby być większy i silniejszy. Ale nie tutaj, gdyż nie dotknąłem tego gówna. Gdy przeszedłem przez te drzwi, było tak, jakbyś się spodziewał. Mapa zmieniła się na ciemny pokój, a Mario stał przy drewnianym moście nad jeziorem gotującej się lawy. A może to przez cały czas była krew? Nie, na pewno nie. Ta mapa zaczynała mi już mieszać w głowie. Kiedy Mario stanął na moście, tutaj nie było żadnego bossa. Zamiast tego, Mario stanął w miejscu, spojrzał w górę i zamarł. Nie mogłem już nim sterować, po prostu stał, wyraźnie w coś wpatrzony. Patrz, póki tego nie zobaczysz! Dla twojej wiadomości, to nie powinno tutaj się znajdować. Wyglądało na to, że Mario oprzytomniał i zaczął oglądać pokój od lewej do prawej, sprawdzając go. Nadal nie było tutaj bossa i dalej nie mogłem sterować, więc przestałem próbować, usiadłem i patrzyłem. Ciągnęło się to długo. Bardzo długo. Zdawało mi się, że ciągnęło się to w wieczność. Nic się nie działo. Wtedy z prawej strony ekranu wyłonił się ktoś znajomy, ubrany w zieleń, wysoki i wściekły. To był Luigi! Luigi. Hej, Luigi. Mario zadrżał ze strachu. Trudne to jest, żeby powiedzieć z pełną pewnością, ale Mario cofał się w przerażeniu, co było nietypowe dla takiej wesołej postaci jak on. Wszystko teraz łączyło się w całość. Wiadomości wydrapane na ścianach. Nienawidzę cię i czemu nie umrzesz? Luigi. Był on zawsze tym, co żyje w cieniu chwały drugiego. On. Gracz drugi. Ten, który nie zdobywa miłości w tych wczesnych grach. Nie ma znaczenia, jak bardzo jest on podobny do Mario. Zdolnościami, chęcią pomocy i męstwem. Czasami nawet przewyższał go. Ale i tak. Na końcu gry Super Mario Bros. Był on tylko bratem. Był dobrym bratem, ale porzuconym przez Mario. Jak on musiał nienawidzić Mario. Kto w takiej sytuacji by go nienawidził? Pomyśl o tym. Nieważne, co się stanie. Mario zawsze wraca. Nieważne, ile razy ginie na polu bitwy, ten skurwiel zawsze wraca. W blasku chwały. Kopa nie pracował sam. Nie wiedziałem, co to dokładnie znaczy, ale po chwili wszystko się wyda. Jak dokładnie Bowser porywał księżniczkę za każdym razem. Od pierwszego dnia. Od super braci Mario. To nie była tylko jego robota. Nadal nie mogąc sterować, patrzyłem, jak Mario zwija się w strachu. Jak Luigi wyskoczył na niego tak wysoko. Jak potrafił w Mario 2. Najgorszym wytworem marki. Skakał po płaczącym Mario w koło i znowu nie mogłem niczego zrobić. Chciałem go uratować, ale... Kiedy skończył, patrzył na bezsilnego Mario z tak wielką wściekłością. I teraz sobie dopowiedzcie dalej. Silence! I kill you! Tak. Nagle most zaczął znikać. Niedługo Mario będzie martwy. Kiedy tak na niego patrzył, przez głowę przeleciała mi dziwna myśl.
A co jeśli Mario już nie wróci? Od razu, gdy Luigi zrobił pozę wygranej, jakby pokonał etap, Mario dziwnie podszedł do Luigiego i złapał go za stopę. Do dzisiaj dalej jestem nawiedzany przez efekt jego gniewnego odwetu. To była nazwa planszy. Nic z tego nie było glitchem, nic z tego nie było błędem. To nie był twórca chcący zemścić się na Nintendo i nie był to duch nawiedzający tę grę. To był zaplanowany element gry i serii. Jeśli przejdziesz ten sam poziom 10 razy, tajemna część świata się otwiera i dowiadujesz się, że Luigi pracował przeciwko tobie i miał wkład do powtarzających się porwań księżniczki. Ale czemu? Pieniądze? Moc? Nie. To wszystko już miał. Tylko dlatego, że nie mógł mieć swoich 10 minut. Nie był Mario. Kiedy Luigi zmarł, boleśnie i prawdziwie, Mario po prostu siedział na krawędzi mostu i płakał. Byłem zmuszony patrzeć na niego przez kilka minut. Nie mogąc wyłączyć gry, nie miałem siły. Przeszedłem grę jeszcze raz, by zobaczyć, czy coś się zmieniło. Nic dziwnego się nie wydarzyło. Jakby ktoś się spodziewał, ale gra toczyła się dalej. Czemu nikt nie zauważył, że nie ma Luigiego? Nie mogłem wejść do wiru ponownie. Zobaczyłem te wydarzenia raz i to najwyraźniej było wszystko, co mogłem zrobić. I jak już mówiłem, gra szła dalej. Ta sama gra, którą grałem w latach 90. i teraz prawdopodobnie grałbym dalej. Lecz wszystko oprócz jednego, tak zwanego obrazka końcowego. I tutaj na sam koniec w sumie jeszcze pozostały 4 pieprzone podpunkty. Po pierwsze, przeciwnik z gier Mario Duch gonił gracza, gdy ten się odwracał. Po drugie, Bullet Bill, przeciwnik, wielki pocisk wystrzeliwany z działa, zawsze leci w jedną stronę. Po trzecie, King Koopa, aka Bowser, główny antagonista serii, wielki rywal Mario, porywa księżniczki, jest pół żółwiem, pół smokiem. I po czwarte, Question Mark Block. Klocki to obowiązkowy element każdej gry z Mario. Lecz w tym przypadku to złote pudło, które zawiera jakąś pomoc w grze, to może być na przykład moc miotania ogniem. Na sam koniec powiem tak. Dziękuję i mam nadzieję, że się wam podobało. A teraz zapraszam was w ciemne sfery Pomidora. Zapraszam was do niego bardzo serdecznie. On teraz się wami zajmie. Dobranoc i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa. Dobrze zatem. S-Line, dziękuję ci za wystąpienie. Wprowadziłeś ludzi w klimat. A ja teraz przedstawię mój gameplay z tego I Hate You. No dobrze, zatem rozpoczynamy Super Mario World. Na sam dobry początek widać, że gra troszeczkę jest, powiedzmy, taka jak powinna być, ale to nie jest normalna gra. Jak widzicie, tam u góry pisze SMW Central. No i dobra. Nie mamy tutaj żadnego save'u, więc zacznijmy zatem. Wiadomość pozostała jako tako normalna, aczkolwiek co będzie dalej tutaj, to pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę, to pozostawia wiele do życzenia. I postaram się w ogóle rozjaśnić na kamerce, bo jestem ciemny przez ten efekt, wiecie jaki, żeby dla was tak w fajny sposób nagrać. Uhuhu, trzeba tu się tak... O, dokładnie tak. No. No i proszę bardzo, zamiast zaczynać w normalnym poziomie od początku samej gry, zaczynamy w poziomie Sunken Ghost Ship. I z tego co wiem, w jakiś sposób można mapą poruszać, ale jak widzicie, mi się nie udało. No i dobra, ogólnie ogrywamy
O, kurde, myślałem, że Mario już sobie gdzieś tam umarł na samej górze. Gramy w wersję romową. Wiem, że istnieje wersja AXE I Hate You, ale ja szczerze preferuję zagrać sobie w tą wiarygodniejszą wersję, ponieważ to jest ta najwiarygodniejsza wersja, ponieważ jest to ROM oparty na creepypaście, a wersja AXE to oni musieli jakby, albo człowiek, który robił wersję AXE, musiał jakby, wiecie, na nowo ten cały silnik gry ogarnąć i wiecie, tam pierdolety takie, innymi słowy. Tutaj mamy tego ślepego Boo. On z tego co wiem nas zabije, jak się do niego zbliżymy. Więc nawet nie chce się zbliżać. W ogóle widzicie, timer w ogóle nie leci, po prostu zamroził się. Tak więc wiecie o co chodzi, no nie? No i tam oczywiście, gdy zejdziemy w dół, to zostaniemy w bardzo brutalny sposób skaleczeni. Tak więc nadszedł czas wziąć kluczyk. Halo? Ej! Ty, co ja zrobiłem z tym kluczem? Ja pierniczy, dobra, zastrzel mnie, zabij mnie. Dawaj. Dawaj. Ja teraz, kurde, serio, klucz zniszczyłem, no nie? Co za, kurde, przegryw ze mnie. Dawaj. Ej, no ja nie chciałem. No, chciałem zginąć. Wchodzimy jeszcze raz. Ogólnie wersja X jest na tyle też zbugowana, że ponoć możesz tam do tego poziomu jakby tak z milion razy włazić i skraszujesz grę. Ale wersja X również ma screamery, jak weźmiesz jeden item, o którym wam potem opowiem. A my teraz... No, trafmy w dziurkę od klucza i idźmy sobie. No i nie muszę powiedzieć, że wersja AXE w ogóle nawet nie ma tej cutscenki. Po prostu ten posąg Bowsera dalej byłby taki, jaki był, a tej krwi by nie było, ani tej lawy. Więc praktycznie wersja AXE się, moim zdaniem. No i dobra, jesteśmy w poziomie Oh God No. No i biegniemy sobie, biegniemy. I hate you. Dokładnie, ja ciebie też nienawidzę. Nienawidzę ciebie. Ja ciebie też. Why won't you die? Dlaczego nie możesz umrzeć? No bo nie chcę, bo chcę żyć długo i szczęśliwie. A tutaj w ogóle są wielkie te duchy, nie? Jak widzicie, one zawsze miały taki wkurzony wyraz twarzy, a teraz one mają jakiś maniakalny, jakby były jakieś, nie wiem, chore psychicznie co najmniej. Dobra. No tu w ogóle jest jakieś pomieszczenie, które w ogóle pierwszy raz widzę na oczy. O, i tutaj są te. Jak one się nazywały? Pewnie sobie podczas montażu przypomnę, to wtedy dam wam wkleję nazwę. Ale można z nich sobie patrzeć, jak fajnie level w sensie wbijać, w sensie życie. Żyćko. No i kurde, 31 żyć od tak, no to kurde. Nic tylko się cieszyć. O, i tutaj są martwi Mariani, bo w creepypaście było tak, że ponoć przed kolesiem, który odkrył ten poziom, najwidoczniej ktoś musiał jeszcze wcześniej grać, no bo jak widzicie, są tutaj Mariani. No nieźle. Te martwe ciała Marianów. A my sobie uciekniemy. I chawam w D. Tutaj nic nie ma. I teraz jest punkt kulminacyjny, przez który uważam, że wersja X jest gówniana, czyli te jumpscary pieprzone. O, jest tutaj ten grzybek. You're next! Fuck you. I proszę bardzo, tak oto potem się mapa zmienia. Wszystko jest we krwi i tak dalej. No a my oczywiście standardowo sobie powtórzymy to, ale to już tak na szybkiego, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się tego edytować, bo to aż taki daleki kawał nie jest, jeżeli mam być całkiem szczery, więc tam, nie wiem, kwestia minuty, może dwóch minut. Więc uważam szczerze, że w wersję X, gdybyście ogólnie zebrali tego wielkiego grzybka,
co był tam, to tam by wyskakiwały mordy jumpscare'ów, czyli innymi słowy, może nie jumpscare'ów, w sumie screamer'ów. No czyli mordy chociażby tej myszki Miki, tej wiecie, tej z... Kurde, no jakby to powiedzieć. To była myszka Miki z tej kreskówki, wiecie, mouse.avi, nie, to nie była mouse.avi. Jakoś się to tak nazywało, szczerze. Nie pamiętam. Ale mam 57 żyć! I siema ponownie, Mariani! Oni mają taką niebieską skórę, wiecie, I'm blue i tak dalej. Ale uważam, że jeżeli chcecie zagrać sobie w wiarygodną wersję Super Mario, Super Mario I Hate You, to polecam właśnie tą wersję, którą teraz widzicie na ekranach. Tutaj w ogóle jesteśmy pod wodą. Ja myślałem, że to jest w ogóle jakaś powierzchnia. Dobra, nie chcę cię dotykać. I jesteśmy tutaj. Jezu, ta czcionka. Kurde, Mario się zamieni w tego. W Megamena. No i widzicie, teraz walczymy sobie z Luigi. To jest prawdziwa walka, a nie to, co było w I Hate You AXE pokazane. Ja pierniczę. Ogólnie z tego, co pamiętam, chyba Crazy Chopex nagrywał wersję IHateYou.exe. Tak więc, jeżeli Crazy Chopex oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam i rekomenduję zobaczyć sobie wersję AXE u Crazy Chopexa. Chyba że pomyliłem go z kimś innym. Ale bodajże Crazy Chopex nagrywał. Tak więc, mamy tutaj konfrontację z Luigi, kurde, nie wiem. Luigi... kurde. Luigi Megamenem. Albo Zero Manem. Bo była przecież tam jeszcze postać Zero i ten Megaman. A jestem ciekaw, co by było, gdybym przegrał tę walkę z Luigim. Czy jakaś byłaby różnica pomiędzy endingami. Ale szczerze nie chce mi się teraz tego sprawdzać. Ale nie, prawdopodobnie bym musiał powtarzać poziom, tak mi się wydaje. Dawaj. O lol, Luigi sobie tak teraz siedzi smutny. No i co możemy teraz zrobić, jak myślicie? A, gin! Oh god, no! I to koniec! Tak jeszcze zastanawiam, czy czasem gra nie będzie chciała mi teraz jakiegoś screamera pokazać, ale wątpię w to, bo chyba przez cały czas będziemy tylko to słyszeli, co teraz słyszymy. Więc... no cóż, dosyć ciekawe zakończenie, muszę przyznać, jeżeli chodzi o Mariana. I hate you. A więc w sumie mogę tutaj powiedzieć, co sądzę na temat I hate you wersji ROM oczywiście. Uważam, że jest to godne zarekomendowania i szczerze uważam, że powinniście zagrać bardziej w wersję ROM niż w wersję AXE, bo wersja AXE to po prostu moim zdaniem jest jakaś taka dziwna. Po prostu jak zbierzecie tego grzybka, to no macie tam mnóstwo jumpscare'ów, z tego co wiem, tam jest Skalmar, myszka Miki, chyba Krwawa Mary, Sonic AXE, Tails Doll, można tego w nieskończoność wymieniać. A poza tym wersja X jest sama w sobie jakaś taka polagowata, momentami po prostu się potrafi zaciąć w najgorszym momencie, więc dla mnie to wiecie takie... Nie polecam i nie rekomenduję grania w wersję X. Świetny obrazek kończący grę. Ten Luigi, kurde, co ma tą taką spaloną twarz. Nieźle, powiem wam, nieźle. The end.
Jezu, jak to wygląda. Ale przyznam szczerze, że bardzo polecam sobie zagrać wersję. O kurde, przerwałem. Niech se leci. Bardzo polecam serdecznie zagrać w wersję I Hate You ROM. Naprawdę. Z całego serduszka mogę wam tutaj polecić. Ah, lololol. Dobra, w sumie to chyba skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Halloween wam się podobał. Oczywiście polecam zasubskrybować kanał S-Line'a, bo jest to bardzo spoko mordka. Robi content creepypastowy i polecam, żebyście sobie obczaili to, co on tam wrzuca na swój kanał. Naprawdę, z całego serduszka polecam. Pozdro S-Line i życzę ci, żebyś w tym roku tysiaka zgarnął, w sensie subskrypcji. No a cóż, może coś jeszcze dzisiaj też nagram specjalnie na Halloween. Możliwe, że kiedy widzicie to o 17 lub 16 albo 18, nie wiem, w której w końcu godzinie decyduje się wrzucić I Hate You, to możliwe, że jeszcze dzisiaj zobaczycie drugi odcinek. Taki specjal, ponieważ już mamy 5 odcinek z Halloweenowych Let's Play, więc wypadałoby zrobić coś z tej okazji, rzecz jasna. Może taka okazja się już nigdy nie powtórzyć. A ja zatem żegnam się z wami i mam nadzieję, że wam się podobało i być może coś jeszcze dzisiaj zorganizuję z powodu Halloween. Tak więc śledźcie mój kanał, społeczność i tak dalej. Trzymajcie się i do później, prawdopodobnie.